I chcieliśmy, drodzy Państwo, zachęcić Was do zrobienia sobie takiej nalewki leczniczej, a właściwie lekarstwa z pieprznika jadalnego, czyli tej powszechnie nazywanej kurki, bardzo zdrowej. Tutaj Państwo w kadrze będziecie mieli, pojawi się ta informacja dokładnie, jakie ta kurka ma właściwości, co ona leczy, jakie organy wspomaga, na między innymi wątrobę i oczy. Jest także świetna na poprawienie odporności w tych czasach pandemicznych. I drodzy Państwo, dwie takie kupeczki, to jest gdzieś około 100-150 gramów, bierzemy sobie tego grzybka. Wsypujemy pokrojonego, może nie jakoś tam specjalnie drobno, ale pokrojonego w takie, tak jak tutaj Państwo widzicie, w takie cząsteczki. Dwa naszykowane słoiczki już czekają. No jedno to będzie lekarstwo dla mnie, no drugie będzie dla mojej żony. Będziemy sobie tutaj wspomagać nasze siły witalne, no bo nie samą metafizyką jednak też nie jesteśmy, nie będziemy w stanie zapewnić sobie zdrowia, trzeba się troszkę wspomóc. Przepis na tę nalewkę, na to lekarstwo w zasadzie jest bardzo prosty, jest banalny. Są tylko grzyby, czyli jest tylko kurka, którą sobie oczywiście została zebrana tutaj z okolicznego lasu. I na każdy słoiczek bierzemy sobie po 150 ml wódki. Wódka tam jest już naszykowana, nie będę mówił jaka, jaką Państwo chcecie, to sobie tam oczywiście weźcie. I oczywiście kroimy sobie te kurki, wsypujemy do słoiczka, już drugi słoik za chwilę będzie zapełniony. Żona Państwa oczywiście też bardzo pozdrawia, no niezmiernie się cieszy, że może tutaj w tych filmach na kanale Króla Pustkowia, bo Król Pustkowia jest w ogóle bardzo poważnym człowiekiem, ale jest także bardzo rodzinnym człowiekiem, no żona się cieszy, że może tutaj też oczywiście w tych filmach się pojawić. Mamy miarkę, już bierzemy sobie miareczkę. Bardzo proszę, pójdzie po 150 ml do każdego słoiczka. Dla mnie, kochanie, możesz troszkę więcej dać wódki. Okej. To wlewamy, jest 150. Bardzo ładnie idzie druga porcja. Tu Państwo widzicie, jak to w zasadzie to już przepysznie wygląda. Zaraz Państwu jeszcze powiem, co będziemy z tym lekarstwem, z tą nalewką jeszcze robić. Jest. A więc ustawimy te słoiczki na desce. Zaraz będą wyeksponowane. A więc jest słoiczek jeden z barankiem, to jest mojej żony słoiczek, tutaj z wielbłądem jest oczywiście dla mnie. Akurat na odwrót. A, na odwrót, jest dobrze. I mamy sobie te grzybki tutaj. One oddadzą nam swój całe dobrodziejstwo do tego alkoholu. Trzeba te słoiczki zakręcone włożyć do, drodzy Państwo, lodówki na 2 tygodnie. I dopiero po 2 tygodniach, tak jak Państwo widzicie na tym przepisie, który tam w kadrze się pojawił, i dopiero po 2 tygodniach można sobie to lekarstwo, jeśli mogę tak powiedzieć, oczywiście na wzmocnienie, można je sobie łyżeczką wówczas podawać, serwować, tak jak mi tutaj żona oczywiście podpowiada. Będzie ono miało aromat lekko orzechowy, nie będzie to czysta wódka z całą masą witamin z tych składników, które kurki nam oddadzą, to Państwo zobaczycie, jakie tam są witaminy, jakie składniki, i taka nalewka będzie także świetnym remedium na zwalczanie wszelkich pasożytów, ale także ogólnie będzie działała prozdrowotnie.
Także, drodzy Państwo, z tych kurek oczywiście można zrobić wiele przeróżnych rzeczy, między innymi takie lekarstwo, taką nalewkę. No, można je też wykorzystywać na przeróżne sposoby w potrawach, ale to Państwo też zobaczycie, bo moja żona przygotuje taką potrawę dla Was, jedną z tymi kurkami. O, grzybek jest naprawdę przepyszny. Co jest jeszcze bardzo ważne, żeby tutaj powiedzieć, pijemy tylko tę zawartość płynną, nie zjadamy już raczej grzybków, tak przynajmniej mówią przepisy, no ale jak ktoś się uprze, żeby zjeść takiego grzybka, to na pewno się mu nic nie stanie. No z mojej strony dzisiaj, drodzy Państwo, to już wszystko. Kłaniamy się z żoną nisko. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie tutaj w towarzystwie kurek, naszych kotów. Kotów akurat nie ma, ale jest za to baranek i jest wielbłąd. Czyli dla mnie jest baranek, a dla żona ma wielbłąda. I do usłyszenia, drodzy Państwo, w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Smacznego!